Hej, cześć, Maneczko, wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunka. I tak, dzisiaj zrobimy zakończenie z tabletkami, więc możemy też dać sobie z tym spokój i zobaczymy, jak będzie wyglądało to zakończenie. Jedna możliwość. Jaka? Możemy dać sobie spokój z tabletkami, z tym wszystkim. Jeśli nie spróbujemy, oboje idziemy do piachu. Wiem. O tym mówię. Teraz się pogubiłem. Przeszliśmy długą drogę do tego punktu. Pamiętam. I nagle odpuszczasz. Dlaczego? To najczystsze rozwiązanie. Obojętnie, co spróbujemy zrobić, zginą kolejni ludzie. Ludzie giną. Tak to jest ustawione. I co? Ja jestem tego wart? Może ty jesteś? Poza tym to jedyny sposób, żebyśmy byli oboje świadomi. Śmierci. Chwili, kiedy to się stanie. Aha. Nie myślałem o tym w ten sposób. Wciąż potrafisz mnie zaskakiwać. Może jednak się czegoś od ciebie nauczyłem. Jesteś pewien? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pewnie zrobiłbym to inaczej, ale w porządku. Tak po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem. Teraz? Jest całkiem przyjemnie. Dobrze się z tobą pracowało, V. Z tobą też, Johnny. I to jest najkrótsze zakończenie w tej grze. Tak szczerze mówiąc. Więc no. No cóż. To bez sensu przecież. Zostawię was z napisami. Też. A tak, no to pamiętajcie, żeby ocenić ten film. Trzymajcie się. I do następnego. Nakłon, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi, Wi, któremu kazałeś odejść z tego świata oraz włącz go do społeczności Twoich świętych. Amen. Spoczywaj w pokoju, Wi. Myślałam o tobie ostatnio i postanowiłam zadzwonić. To bez sensu, wiem, ale
Kiedyś ludzie gadali do grobów i nikt się temu nie dziwił, co? W ogóle dużo o tobie myślę. O tym, co zrobiłeś. I ja cię rozumiem. Rozumiem, że chciałeś uciec z tego miasta raz na zawsze. Ale kurwa, Vi, czy ty w ogóle pomyślałeś, jak to jest, kiedy... Ja... No Boże. Hej, Vi. Wiesz co? Mam nadzieję, że rzeczywiście istnieje jakieś życie pozagrobowe. Powiedzieć ci czemu? Bo to znaczy, że któregoś pięknego dnia znowu się spotkamy. I zrobię ci wtedy opierdol, jakiego świat jeszcze nie widział. Co ty sobie kurwa myślałeś, co? Co cię odjebało? Wiedziałeś, że zrobiłabym dla ciebie wszystko. Wszystko kurwa i co? Stchórzyłeś! Niech cię szlak, Vi! Niech cię kurwa szlak trafi! Słyszałem, co się stało. Myślałeś, że to załatwi sprawę, co? Że pokaże całemu światu, co o nim myślisz. Zawsze mnie to wkurwiało, ta romantyczna aura wokół samobójstwa. Mit młodego Wertera. Kurwa, co za pierdolenie. Wiesz, co pokazałeś? Że masz w dupie swoich przyjaciół, o, i nic więcej. Bez sensu. Samobójstwo? No tak, można się było spodziewać. Wielu ludzi w Night City tak kończy, zwłaszcza tych przyzwoitych. Mój pierwszy partner z NCPD, Jamie Sheen, też sobie palnął w łeb. Nie zostawił listu, ale ja wiem, że to był protest przeciwko temu, co się działo na komendzie. Tylko wiesz, nic się nie zmieniło. Na tyle, że było jednego dobrego glina mniej. Spoczywaj w pokoju, Vi. Hej, Vi. Podejrzewam, że nigdy już nie odsłuchasz tej wiadomości, ale... Są na ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, prawda? To był twój wybór. Miałeś do niego pełne prawo. Ale powinieneś wiedzieć, że on nie dotyczył tylko ciebie. Że dotknął też twoich bliskich. Myślę, że nawet nie wiesz, ilu ich było. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy, Vi. Ty, ja, Jackie. A póki co, trzymaj się. Cause we lost everything.